Tematem tego filmu jest realizacja połączeń spawanych za pomocą dodatku SolidWorks Simulation. Wielu naszych klientów stoi przed dylematem związanym z wyborem narzędzia Simulation odpowiadającej ich potrzebom wersji. Aby rozwiać te wątpliwości, skupię się dziś na wybranej funkcjonalności dodatku Simulation występującej w wersjach Professional oraz Premium. Wyobraźmy sobie następujący przypadek. Prezentowany wspornik składa się z dwóch przyspawanych do siebie elementów. Jest on umocowany nieruchomą geometrią, znajdującą się na czterech otworach oraz został obciążony określonymi siłami działającymi w trzech osiach. Nasze zadanie polega na przeprowadzeniu obliczeń mes połączenia spawanego, które będzie zrealizowane na styku obu elementów. Dla posiadacza SolidWorks Simulation wersji standard istnieją dwie możliwości rozwiązania tego problemu. Pierwsza metoda opiera się na znajomości odpowiednich normatyw, które ściśle określają, jak należy przeprowadzić analizę mes połączeń spawanych. Bazując na normach, należy zaprojektować realną geometrię spawu. Wprowadzić nowy materiał do bazy SolidWorks, zawierający charakterystykę naszego spoiwa. Następnie zadeklarować umocowania oraz obciążyć odpowiednio badany element. Ostatecznie należy przeprowadzić analizę uzyskanych wyników z uwzględnieniem odpowiedniego współczynnika bezpieczeństwa. Badanie należy powtórzyć dla różnych geometrii spawu. Następnie porównać uzyskane wyniki i wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie. Drugą metodą jest sprawdzenie sił swobodnych obiektu działających w miejscu występowania przewidywanej spoiny. Model zamieniamy z brył na powierzchnię, tworzymy szkic podziału. Szkic musimy nałożyć tak, aby jego wierzchołki pokrywały się z wierzchołkami rozciągniętej siatki. Jest to zabieg potrzebny przy etapie sprawdzania sił swobodnych. Deklarujemy umocowanie oraz obciążenie. Po wykonaniu obliczeń tworzymy listę siły wynikowej swobodnego obiektu na wcześniej zadeklarowanych wierzchołkach. Plik zapisujemy w Excelu, gdzie musimy skorzystać z odpowiednich wzorów pozwalających nam na bezpośrednie obliczenie rozmiaru spoiny. Zabieg ten musimy powtórzyć dla każdego z wierzchołków, a następnie wybrać maksymalny obliczony rozmiar spoiny. Obie zaprezentowane metody są żmudne i trudne. Mimo niskiego stopnia skomplikowania naszego badania, przeprowadzenie rzetelnej analizy z wykorzystaniem jednego z pokazanych sposobów wymagać może nawet kilka godzin czasu pracy konstruktora. To z kolei bezpośrednio przekłada się na straty finansowe przedsiębiorcy. Sprawdzimy, ile czasu zajmie rozwiązanie tego problemu, korzystając z funkcjonalności Simulation w wersji Professional i wyższej. Tworzymy nowe badanie statyczne, deklarujemy umocowanie oraz obciążenia, realizujemy połączenie elementów przez spoinę grzbietową, wybieramy odpowiedni rodzaj spoiny, określamy ściany, które mają zostać połączone, krawędź, na której ma być spoina, zostaje automatycznie określona. Definiujemy interesujący nas standard oraz materiał elektrody spawalniczej. Określamy współczynnik bezpieczeństwa i szacowany rozmiar spoiny. Uruchamiamy badanie. Tworzymy wykres sprawdzania spoiny. Otrzymujemy bezpośredni wynik wymaganego rozmiaru spoiny. Możemy także sprawdzić listę siły wynikowej na spoinie i stworzyć wykres rozmiaru spoiny od pozycji wzdłuż szwu spawalniczego.
Wykorzystując funkcjonalność dodatku Simulation w wersji Professional lub Premium, zamiast tracić nawet kilka godzin na rozwiązanie przedstawionego problemu, przeprowadziliśmy analizę w około 1,5 minuty. Jest to jeden z wielu mocnych argumentów, które przemawiają za narzędziem SolidWorks Simulation w wyższych wersjach.